Siemana, ty Bartek. Advent of Cyber 2022. Jak widzimy, taka notka zostało, coś tam jakieś problemy e, powstały, ale mamy dzień szósty naszego wyzwania. E, mamy tutaj informację, że jest to E-mail Analysis, czyli jest to e, coś bardziej teamowego. Tu mamy, czego się nauczymy. Parę informacji, czyli kwestie bezpieczeństwa, problemy z wydajnością, e, Social Engineering, Phishing. Układ, phishing, dość ciekawe, bo ja w sumie nie ukończyłem phishing modułu. To jest jeden z tych, których nie ukończyłem. I to jest też bardziej ciekawe, ponieważ phishing moduł no, generalnie jest też red teamowy mocno, no bo jednak zrobić dobry phishing, no to też jest, kurczę, sztuka. Dobry mam na myśli taki, że taki ktoś nawet doświadczony by kliknął. O to do tego dążę. Także ciekawe, ciekawe. I dobra, dlaczego to jest wciąż ważne? Aha, tu mamy jak analizować maile, czyli. Uh, od kogo data subject, ranker path, ok, okej. Okay, ok. Dalej. Ważne headery: mm. uh, from, to, and cc. Uh, ok. Uh, Czy pola from i to są takie same? Czy pola from and return path są takie same? Czy imię zostało wysłane z właściwego serwera? Czy message ID istnieje? Czy jest prawidłowe? Czy hiperłącza przekierowują do podejrzanych czy też nienormalnych stron? Czy tam łączniki składają się z ze złośliwego oprogramowania lub zawierają złośliwe programowanie I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy. Ehh, serio? Tutaj mamy obowiązek używania tego? tego, ich, ich, um, tego? Nie ma RDP, czy czegoś takiego? No cóż? I tu mamy e ML Analyzer. E, OK. Tu widzimy parę informacji. Bardzo narzędzie wygląda prosto. W tym momencie powinniśmy wykonać następujące kroki. OK. Możesz użyć też narzędzia open source do tego spoko. E, OK, OK. Virus Total spoko. Wszystko fajne, jasne i klarowne. Bardzo proste. Ważne dodatki. Podana próbka e-mail zawiera złośliwy plik. Nigdy nie korzystaj z zostać bezpośrednio związanych załączników, wiadomości e-mail poza odizolowanym środowiskiem. OK. Jaki jest e-mail adres sendera nadawcy? Czemu to nie działa? What the hell? I tu mamy maila. No i dobra, odpalmy sobie tego. Wejdźmy hmm. do desktopa. I załadujmy tą komendę, którą nam tutaj wysłali. Dostaliśmy output w postaci tego pliku. Bardzo wiele informacji. No i pierwsza informacja, czyli e, adres e-mail e, sendera. To jest from. Ten pan. Pasuje. Następnie mamy adres zwrotny. Return adres, czyli tu. Ja mam znowu coś nie tak. Receive. Return. Dobra. W czym imieniu został wysłany adres e-mail? OK. Czyli to jest to. I w imieniu Chief Elf, Chief Elf, Chef Elf, OK? Jaki jest wynik X-Spamu? XPM Spam Score, chyba o to chodzi? Tak, 3. Następnie mamy, co kryje się w wartości pola Message ID? Message ID. Tu mamy WS64. Zobaczmy, czy takie... Chyba nic pokazałem na szczęście. Tutaj mamy informację Advent of Cyber 2022 Email Analysis. Następnie mamy e, odwiedź witryny sprawdzania reputacji poczty e-mail w podanym zadaniu. Jaki jest wynik reputacji adresu e-mail nadawcy? Reputacja, czyli... Chyba chodzi o to. Email, reputation. .io. Ja mam włączone proxy, które jest niepotrzebne w tym wypadku. Ładujemy adres e-mail następnie mm, tutaj. Nadawca, czyli yy, ten ban. Riski. Jest to. Riski, adres e-mail. Czekajmy, jak oni to zrobili. Myślę, że po prostu było wysyłane z tego maila i zgłaszali następnie. Bla bla, check spraw załączniki. Jaka jest nazwa pliku załączonego? Ja rozumiem, że pliki mamy tutaj, tak? Ok. Division of Laboratory Labor Load share Plan.doc. Także w sumie. Wykatuj. Ojej, jutro. Co to tak źle działa? Co to w ogóle mi tu się pojawiło? Dajmy e, cat e, attach i tak. Jezu, Nie. Kurde. O, to mi tylko chodziło. Bo to jest docs. A doc? tam doc? Świetnie. Jaka jest wartość hasha? E, z tego co patrzę po długości, to im właśnie nie chodzi o MD5, tylko o SHA256. Świetnie. Odwiedź witrynę Wirus Total, użyj tego hasha. Przejdź do sekcji dotyczącej y, Behavior. Jaka jest druga taktyka Mitre? No to Wirus Total albo Wirus Total Search. Podajemy mu SHA-256. Mamy tutaj 33 złośliwe pliki, więc to jest to plik uznawany za złośliwy. Hmm. Sekcja behavior. I where is Mitr? Second Mitr Tactics. Mitr Signature. Second, czyli defense evasion, chyba o to chodzi. Mamy Execution, Defense, Evasion, Discovery. Świetnie. Następnie odwiedź witrynę InQuest i użyj wartości hasha do wyszukiwania. Jaka jest podkategoria tego? mamy teraz Labu InQuest. I mamy naszego hasha. A gdzie tu jest Search? Tutaj? Ok. Lookup. Kliknijmy w to. Następnie mamy znaleźć um, sub -kategorii. Where is sub? O, tu jest. Jest to Macro Hunter. O, to takie główienko. Świetnie. No i teraz, jeżeli wszystko jest spoko, zrób sobie phishing. Completed. Okay. Room skończony, prosty jak większość w tym w tym evencie. Także dzień szósty za nami. Dzięki za uwagę. Na razie.